Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witam cię, detailingowy dziadzia, prezent od widza, Klintyl. Interior Cleaner z plusem. Ten plus to jest chyba... Nie wiem co. Przyjemny zapach, nie męczący, słuchaj, w ogóle w żadnym stopniu. Bardzo przyjemny produkt w pracy, to nie ma tematu, fajna piana. Tak jak widzisz, bawiłem się, kurczę, na tym Mańku i tam on był zatrolony. I słuchaj, porównałem go sobie za PC. Kiedyś wyrzucałem urywek właśnie z obróbki tego produktu na Facebooka. Oczywiście nie chwaliłem się, co jest 5. I tam rzuciłem, że o, niby wymyte z plusem. I tam osoba do mnie, ale ten z prawej wygląda, jakby był czystszy. O, właśnie. Więc ugryzę to tak. Nie znając, to jest siła właśnie internetu, nie wiedząc, jak naturalnie wygląda ten plastik, jegomość twierdzi, że on wygląda wyczyszczony. Tak, on wyglądał na taki macik satyna, nie? On nie był wyczyszczony, on był oszukany. Produkt ewidentnie zostawia po sobie zabezpieczenie. I specjalnie położyłem go właśnie na dechę, umyłem APC 1 do 10, wymyłem wodą, APC, który znam jak własną kieszeń. Jest to koncept Master Plus, o tym produkcie już było. Produkt się pieni, może nie wymywa się jakoś cudownie, trzeba powtórzyć wodą, ale produkt naprawdę zbiera 1 do 10 wszystko, można powiedzieć. Tak, nim też między innymi właśnie jak był film z Suzuki, ściągałem plaka. Też dawał radę. Więc tu jest pewne, jestem przekonany, że ta deska była wyczyszczona idealnie, wysuszona, założony produkt, specjalnie zarzucony na taśmę i słuchaj, było widać, co? Że ewidentnie zostawił zabezpieczenie. No właśnie. Ciężko było w ogóle ruszyć je wodą. Później dopiero APC sobie poradziło z tym produktem. Więc wskoczyłem do Volvo i chciałem już tak na takim większym troliku, bo na cudze auto... Ja to zresztą powiem, o co chodzi. Zobacz, jak rozwiązałem sprawę, jeżeli chodzi o Volvo.
No dobrze, i tak, jeżeli chodzi o Volvo, tam mieszałem dużo, sobie kombinowałem skórki, szkoda prądu, plastiki tam są miękkie, piję jeszcze lepiej. Zrobiłem odcinę w pionie i później w poziomie. I w pewnym momencie było widać, że jak w poziomie tym produktem pędzlowałem, zostało, prawda, pomimo że było wyczyszczone, zostało tak jakby zdjął brud. Czyli dodał produkt typowo, taki oszust bym powiedział. Ale to nie jest tak, że on jest złym produktem, że on jest beznadziejny. Tym produktem nie wskakiwałbym na pewno na szczury. Szkoda prądu w ogóle, bo ja osobiście mając gruza, powiedzmy jakby przyjechało auto nastoletnie i miałbym je wyczyścić, to nie wiesz, czy tak naprawdę... Raczej ja wiem, że on by oszukał, że wygląda to fajnie, a tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby auto wyczyścić, więc ja widzę ten produkt tak. Tak jak teraz do mnie będzie przyjeżdżać właśnie auto. O, coś mi łazi. Chodzi, łazi, pełza. Jak będę miał teraz autko właśnie salonowe, które będzie miało kilka dni, więc oni też tam, wiadomo, przy wydaniu jeżdżą nim, macają. Ten produkt właśnie będzie fajny, jeżeli ktoś nie lubi dressingów. Znaczy ci właściciele, którzy prowadzą, oni nie lubią, żeby został żaden zapach. On nie zostawia żadnego zapachu. A jeżeli już to taki świeży i w ogóle najlepiej nie. No i właśnie. I ten produkt to daje, że on nie zostawia zapachu. Kolejna rzecz. Właśnie. I tym produktem takie nowe auta wyczyścić i masz od razu, można powiedzieć, no bo tak, do tego między innymi służą interior cleanery, no żeby wyczyścić i coś po sobie zostawić. Są takie, które nic nie zostawiają i takie wolę, zdecydowanie. Albo właśnie takie, które od razu zabezpieczają, można powiedzieć. I właśnie tak go widzę. Lub ewentualnie, jeżeli jest nawet szczur, też jest fajna opcja, żeby nie dodawać żadnego dressingu z jakimiś zapachami, a było matowo-satynowe wykończenie, myjesz APC, zbierasz APC i później skakujesz właśnie na przykład z takim produktem, który wymywa ci APC i zostawia po sobie zabezpieczenie, powiedzmy. Znaczy, i co jest fajne właśnie, że w nim, bo wiesz co, za jakiś czas będzie produkt, który jest totalnym oszustem, który jest w ogóle, przy nim to leży, no, tak naprawdę. I teraz tak, czy produkt jako interior cleaner jest fajny? No nie jest to mocarz. Tak naprawdę powiedziałbym, że nawet... No ja osobiście nie czyściłbym nim gruzów. Dla mnie to jest tak bardziej nawet na fibrę, o, wymyć właśnie sobie APC. W tę stronę zebrać. Czyli nie wodą, a wskakujesz z tym i zbierasz. Lub ewentualnie, tak jak mówię, nowe auto, świeże auto, niezagruzowane auto, żeby nie kłaść dressingu, bo po APC z reguły trzeba coś położyć, żeby, kurczę, ten plastik zabezpieczyć przed promieniami UV lub ewentualnie, no, żeby nadać, kurczę, chociaż troszeczkę tego poślizgu, jakieś tam, wiesz, zabezpieczenie, no, no, proponuję. Ale są osoby, uwierz mi, które nie chcą nic. Nic, kompletnie. Kompletnie. Kompletnie nic nie chcą, żeby nic nie kłaść, umyć i już. Dobra, no to co, no przecież człowiek się z koniem nie będzie bił, ale mało jest takich osób. I tak go właśnie widzę. Do zbierania właśnie po APC lub ewentualnie świeże autka, które naprawdę, można powiedzieć, odświeżasz. O, auta, które sam, tak jak ja na przykład właśnie to auto, które będzie nowe, ja będę co jakiś czas je miał i ja wiem, jak oni, właściciele, dbają o niego i przeważnie jak przyjeżdża, nie jest mocno zagruzowany, to ten produkt się właśnie sprawdzi. Tak go właśnie widzę. I myślę, że ten plus prawdopodobnie to jest to, że dodatkowo ma zabezpieczenie i tak oszukuje, że niby umyłeś gruza. No tak, no tak widzę te produkty, kurczę, no niestety. No dobra, z mojej strony wszystko. Nie jest to zły produkt, ale właśnie przeznaczenie moim zdaniem ma takie właśnie, jak wspomniałem. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Taki oszust.